Szanowni Państwo, zapraszam Państwa na ostatni w tym roku program z cyklu Mistrzowie. W wyjątkowej scenerii XIX-wiecznego dworu, który możecie zobaczyć w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Dziś gościem Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Miłki Skalskiej będzie wyjątkowa postać. Niekwestionowana pierwsza dama polskiej operetki. Cudowna, utalentowana, niezwykle ciepła, wszystkim znana Grażyna Brodzińska. Zapraszam. Grażyna Brodzińska, sopranistka, wspaniała aktorka, tancerka, królowa sceny operetkowej, nie tylko polskiej. Dzień dobry Pani. Śpiewam też trochę. Powiedziała Pani, że tancerka, aktorka. Królowa sceny operetkowej. Tak, bardzo się cieszę, że zaczęła Pani od tancerki i aktorki, no bo to, że jestem śpiewaczką, no to wiadomo. Ale cieszę się również, że mogę zagrać rolę, na przykład taką jak Dolly w Hello Dolly, gdzie to jest wyzwanie aktorskie oczywiście. No i zatańczyć również sambę, czy tango, czy coś innego klasycznego. To się tym szczycę, ale sobie popracowałam, żeby to mieć, żeby o to O tej umieć. Pracy chcę z Panią porozmawiać. Debiutowała Pani bardzo wcześnie na scenie, w roli Cyganiątka, w Baronie Cygańskim. Ja debiutowałam jeszcze wcześniej. O. Tak, w łonie mamy, ponieważ moja mama również była tancerką, aktorką, śpiewaczką i śpiewałyśmy już w duecie, bo mama bardzo długo śpiewała, będąc w tym błogosławionym stanie. Już był wówczas duet i kiedy tata był na scenie, to był tercet, więc ja zaczęłam bardzo wcześnie, młodo. Ale, mama Irena Brodzińska, tak. Tata Edmund Wajda, reżyser, tak. Tenor. Dom muzyczny, no to oczywiste tak, było, że Pani na scenie. Tak, ale to, że Cyganiątko to było później, bo najpierw był Piąty ptaszek ostatni w czerwonym kapturku i miałam nawet jedną zwrotkę do zaśpiewania, to było tak, a później było Cyganiątko. I to Cyganiątko było niechciane na scenie, bo tata reżyserował. Barona Cygańskiego. Ale potrzebne było Cyganiątko. Potrzebne, ale ponieważ tata był dyrektorem teatru, to nie chciał być posądzony, że no, dyrektor teatru swoje dziecko wykorzystuje w spektaklu. Także wykorzystywał inne dzieci i brakowało tego jednego, więc pod namową mamy udało się, że wystąpiłam i podkradałam pieniążki. Jakiś taki rozdźwięk w domu co do Pani przyszłości istniał jakiś czas, bo mama Irena Brodzińska chciała, żeby Pani szła bardzo w ich ślady, natomiast tata wiedział, że konkretny zawód to jest jednak przyszłość człowieka. Tak, on wiedział, że to jest piękny zawód oczywiście, bo sam go wykonywał, ale wiedział, jak jest to trudny zawód, wymagający wielu wyrzeczeń i trzeba się temu zawodowi poświęcić, absolutnie oddać w całości. Oddać duszę, ciało i wtedy na pewno będzie on dobrze wykonywany. Więc tata chciał mnie uchronić przed tym, ale w sumie, kiedy mnie zobaczył po raz pierwszy na scenie, było to w Teatrze Danuty Baduszkowej w Gdyni, kiedy zagrałam w Krainie Uśmiechu, w takim klasycznej operetce bardzo, właśnie te role księżniczki mi. Był wzruszony, bo to jest chyba jedna operetka, która się źle kończy i podobno tę scenę zrobiłam bardzo tak ładnie, autentycznie, bo ja byłam bardzo młodziutka, więc to było prawdziwe. I po spektaklu patrzył na mnie i mówi, wiesz, ty będziesz robić to, co robisz i musisz to robić. Musisz być na scenie, no więc dostałam zezwolenie. I bardzo dobrze się stało. Chciałabym się na chwilę zatrzymać przy Pani domu rodzinnym. Spotykamy się w takim okresie międzyświątecznym, bardzo intensywnym dla artystów, ale też takim czasie rodzinnym, wspomnieniowym również. Jesteśmy w pięknym dworze, w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Mniej więcej tak prawdopodobnie wyglądała Wigilia w dworze polskim pod koniec XIX wieku. Właściwie niewiele się zmieniło do dziś. Oczywiście nasze święta, ja uważam, że są najpiękniejsze.
Najpiękniejsze kolędy mamy na świecie. I w ogóle ten czas jest taki magiczny. Taki... Ja uwielbiam święta Bożego Narodzenia. Tak sobie wyobrażam, że nie brakowało w te święta muzyki w Pani rodzinnym domu. Na pewno tak. Ja siebie nie lubię słuchać, ilekroć chcą włączyć moją płytę, to ja mówię, proszę Cię, proszę Was, no tyle jest pięknych kolęd w innych wykonaniach. Jakoś nie mam sobie nic do zarzucenia, chociaż nie, ja dążę zawsze do tej perfekcji. To jest, nie wiem, może już chorobliwe, żeby to było na najwyższym poziomie i nawet jak coś mi się zdarzy, jakiś taki drobiażdżek, który jest niezauważalny w ogóle dla normalnego widza, a ja go usłyszę, no to już mam do siebie pretensje. Porozmawiajmy o tym warsztacie, tak. Ponieważ od dziecka Pani pracowała na to, co ma Pani dziś, na to, jak Pani wygląda i co Pani z siebie daje na scenie. Najpierw była szkoła baletowa. To jest katorga dla dziecka, bo to jest miliard wyrzeczeń, życie tak, podporządkowane. Bardzo ciężka praca. Bardzo ciężkiej Podziwiam pracy. Tancerzy naprawdę wszystkich. Ale później tak się dzieje, że bardzo wiele osób nie staje na tej scenie nigdy w życiu, nie mówiąc już o tym, że nie ma w ogóle możliwości zagrania jakiejś głównej roli. Warto było być w szkole baletowej? Warto było, ponieważ uważam, że każda młoda dziewczyna, która marzy, bo ja od zawsze marzyłam o teatrze, o śpiewaniu, o tańcu, o graniu, jeżeli chce iść w tym kierunku, to powinna każda zacząć właśnie od baletu, bo inaczej się poruszamy, inaczej chodzimy. No i to przyzwyczajenie do dyscypliny pewnie też pozostaje. Tak, ja w ogóle dyscyplinę wyniosłam z domu, przez to, że rodzice moi byli artystami, siedząc na kolanach jakiegoś wujka czy cioci na spektaklu, ucieszałam wszystkich kaszlących, kichających, szepczących. Czy dziś Pani ma zdyscyplinowaną publiczność? Ja kocham moją publiczność, bo bez Państwa nie istniejemy po prostu. No, jesteście dla nas bardzo, bardzo ważni i oby jak najdłużej. Ale ja też publiczności daję całą siebie, bo ja wiem, że ja w życiu prywatnym jestem zupełnie inna, natomiast w momencie, kiedy jeszcze przed wyjściem na scenę bardzo się denerwuję, ręce mi się trzęsą, no bo to jest ta odpowiedzialność, jestem bardzo ambitna, że nie może być, wszystko musi być idealnie, no ale jesteśmy żywym człowiekiem, nieraz się może coś tam wydarzyć, na przykład zapomnieć mogę tekstu i wtedy tworzę sama swój osobisty i z myślą tylko, Boże, żeby tylko było na temat. No ale w pewnym momencie kończy się inwencja i no i robię z tego jakieś show. I publiczność szaleje. I publiczność, tak, tak. W momencie, kiedy wychodzę na scenę, to jestem jak czołg po prostu. Jestem bardzo mocna, bardzo silna. No i tam się czuję jak ryba w wodzie. Jestem bardzo pewna siebie, czego mi brakuje nieraz na co dzień. A na scenie to jest to, co kocham najbardziej. Są tacy artyści, którzy mówią, że scena jest sposobem na nieśmiałość w życiu. Tak. W życiu nie, tak. A na scenie tak. Właśnie tak, że tak. To jest sposób. Tak. Przeszła Pani szkołę legendarnej Danuty Baduszkowej, tak. Teatr Muzyczny w Gdyni. Wspaniała reżyserka, pedagog. Tak, bardzo się cieszę, że byłam w tym studio wokalno-aktorskim, ponieważ tam nauczyłam się wszystkiego. Tam były zajęcia takie jak w szkole teatralnej, muzycznej, baletowej, step, pantomima, szermierka, no wszystko. No judo to byłam raz, bo rzucili mną o matę. Tak, judo było raz. Raz byłam ja na zajęciach, bo rzucili mną o matę i przestraszyłam się, że... połamię sobie nogi, ręce i to tylko ze strachu przestałam chodzić na to judo, ale były dokładnie wszystkie zajęcia, które są potrzebne w tym zawodzie. No i teraz otwieram poszczególne szufladki, które są mi potrzebne. Moja pierwsza pedagog, pani profesor Zofia Janukowicz-Pobłocka, mama Ewy, naszej znakomitej pianistki, Ewy Pobłockiej. Pamiętam, na jej lekcjach bardzo dużo słuchałam muzyki i śpiewałam dużo pieśni. Ja nie miałam wtedy nic wspólnego z operetką, tylko właśnie pieśni operowe jakieś rzeczy i w pewnym momencie pani profesor do mnie powiedziała, mówi, wiesz, ty masz tyle radości w sobie, tyle temperamentu, masz tyle śmiejesz, więc ty nie możesz chyba pójść do opery, nie, ty nie możesz śpiewać opery, bo tam cię będą ciągle zabijać, ciągle się będzie kreflała, a ty musisz ludziom dawać właśnie tę radość, którą masz w sobie, przekazywać im wszystko, co najjaśniejsze i najpiękniejsze, no i w związku z tym znalazłam się właśnie, byłam u tej pani dyrektor mojej ukochanej Baduszkowej, w której
i była i operetka, i musical, i komedia muzyczna, więc właściwie to właśnie to aktorstwo, śpiew, taniec, to wszystko było razem połączone. Operetkę uwielbiam, bo ona jest taka przepiękna muzyka przede wszystkim. Jest libretto, samo życie. Zakochują się, rozstają się na moment, później się znowu spotykają, kończy się happy endem. Jesteśmy pięknie ubrani, mówimy ładnym językiem, wszyscy są ładni, przystojni panowie, no i sceptyk, ładne kobiety. No właśnie, sceptyk tak. Powie teraz tak, to troszkę za mało, bo to taka lżejsza muza, ale ja wiem, że pani broni Jagrowica, nie tylko zodiakalna operetki. Tak, dlatego, że to jest uważam najtrudniejszy gatunek sztuki, bo trzeba znakomicie śpiewać, być aktorsko znakomitym, świetnie się ruszać, no i jeszcze wyglądać. Naprawdę to jest. Śpiewać w operze się śpiewa, bardzo trudne są partie, ale opera jest pisana dla śpiewaka, operetka często nie. Często na przejściowych dźwiękach. Poza tym mamy dużo tekstu do powiedzenia, prawda, i tego ruchu. Więc to jest trudny gatunek. Mazowiecki Teatr Muzyczny przypomniał swego czasu najpiękniejsze operetki. Wesołą Wdówkę, Zemstę Nietoperza, Hrabinę Maricę. Która z operetek jest pani najbliższa, w której czuje się pani najlepiej? Wszystkie, bo w tych wszystkich grałam i jeżeli jestem w jakimś spektaklu, gram jakąś rolę, to ona jest mi bardzo bliska. Jestem daną postacią, nie gram tej postaci, tylko jestem daną postacią. I cieszę się, że mogę wychodzić na scenę i śpiewać w tak wspaniałych operetkach, bo muzyka w tych operetkach, które pani wymieniła, jest fantastyczna, naprawdę. To jest nieśmiertelni kompozytorzy i ta muzyka jest wieczna. Z Mazowieckim Teatrem Muzycznym wystąpiła pani podczas koncertu dedykowanego Janowi Kiepurze. Zresztą jest pani też związana z tą postacią. Często pani dedykuje swój koncert temu wielkiemu polskiemu tenorowi, który zrobił światową karierę. No tak, bo ja przecież na festiwalu w Krynicy występowałam 27 razy z panem Bogusławem Kaczyńskim. Udało mi się na 50. jubileusz tego festiwalu zaśpiewać, wystąpić z naszym koncertem. Ja po raz pierwszy byłam tam jako, no ja zapraszałam publiczność na swój koncert. Przeszła pani przez wiele teatrów. Gdy odchodziła pani z Teatru Muzycznego w Gdyni od Danuty Baduszkowej, to podobno Danuta Baduszkowa płakała, bo chciała panią zatrzymać. Tak, ona mnie chciała zatrzymać, ale musiała zrozumieć, że ja to robię dla mamy, ponieważ moja mama w Szczecinie tam osiadła i była wystawiana komedia muzyczna Machiavelli Wasowskiego. Mama grała Sostratę, matkę, a ja tam grałam córkę jej, Lukrecję. I to dla mamy, dla nas w ogóle była niesamowita frajda móc zagrać razem na scenie, no a dla publiczności... Publiczność szła na Brodzińskie. Publiczność szła na Brodzińskie, właśnie. I z ogromną ciekawością, jak my razem wykonujemy te swoje role, jak razem wyglądamy, jak się zachowujemy, jak śpiewamy. To było dla publiczności ogromna radość być na tych spektaklach, więc musiałam odejść z Gdyni. Niestety nie puszczała mnie do filmów też dyrektor Baduszkowa, bo taka była zachłanna. Chciała mieć panią tak, dla siebie. Tak, mieć tylko dla siebie. No właśnie, miałam kilka okazji zagrania w filmach, no ale się nie udało. Szalenie to ogranicza, z drugiej strony pokazuje to ogromną miłość i docenienie reżysera. Potem były kolejne teatry. Był teatr w Warszawie, Teatr Muzyczny Roma, wcześniej operetka. Operetka, tak. Był teatr w Poznaniu, zresztą cały czas jest. Chciałabym się zatrzymać przy dwóch miejscach, ponieważ była pani przez rok w Wiedniu, w tamtejszym teatrze. W Wiedniu, który jest drugą po Paryżu ojczyzną operetki. Czego pani tam się nauczyła? Jak to wyglądało? Ja przede wszystkim byłam szczęśliwa, że właśnie jestem w Wiedniu, ponieważ mój tata urodził się w Wiedniu. Jest Wiedeńczykiem, więc dla mnie to było ogromne przeżycie, że mogę sobie tam trochę pomieszkać i popracować jeszcze do tego. A zagrałam tam w dwóch spektaklach, w
operze, w operetce Orfeusz w piekle, główną rolę Eurydyki i Cerlinę w Don Giovanni Mozarta. To jest miłe wspomnienie dla mnie naprawdę, ale no, nie mogłam tam zostać, nie wiem, może przy moim charakterze, że tak bardzo tęskniłam do rodziny. Tam jest jakaś taka bezwzględność, no praca tylko i nie ma zmiłuj się. No, więc wróciłam do kraju, oczywiście nie żałuję, bo ja mam tu swoją publiczność cudowną i tu się najlepiej czuję. A za granicę wyjeżdżam od czasu do czasu, gościnnie. Koncertować, a po prostu tutaj jest miejsce. A tutaj jest moje miejsce. To jest kotwica. Tak. Taką kotwicą dla Pani była operetka warszawska. Bogusław Kaczyński kochał Panią chyba tak samo jak Danuta Baduszkowa. Doceniał, wychwalał, była Pani najcenniejszą jego perłą. Jak Pani wspomina ten czas? Wspaniale, ponieważ działo się bardzo dużo. Bardzo dużo przedstawień operetkowych, później operowych, pan Bogusław też wystawiał, komedie muzyczne, balety. Także to był okres bardzo intensywny, jeśli chodzi o pracę. No i pan Bogusław taką robił, taką niesamowitą atmosferę. Każda premiera to było święto. Wchodzi pani na scenę, jest kreacja sceniczna. Czy to jest legenda, czy to jest prawda, że musieli państwo kupić mieszkanie obok swojego, żeby tam umieścić wszystkie pani sceniczne kreacje? Powiększyliśmy rzeczywiście nasze mieszkanie. Z tego powodu? No na pewno tak, bo akurat stało obok puste, nieduże, ale jedno jedyne, na całym osiedlu jedno jedyne, no, czyli czekało na moje suknie. Moje suknie wisiały w garażu. Do tego nowego mieszkania przydzielona była piwnica, czyli teraz jeszcze wiszą w garażu nadal. W piwnicy jest ogromna szafa zrobiona, wiszą w tej szafie, w piwnicy. No i oczywiście w mieszkaniu w dwóch pomieszczeniach, bo tych sukien jest bardzo dużo, one się mnożą. No i teraz też jest uszyta przepiękna, przepiękna nowa suknia. Bardzo znani kreatorzy i scenografowie te suknie dla Pani przygotowywali, szyli, projektowali. Chciałabym porozmawiać nie tyle o modzie, co o tym, czym jest dla Pani kostium sceniczny. To jest część mojej pracy. To jest, kostium mi bardzo pomaga w roli. Czy w teatrze, w spektaklu, no na pewno bardzo, bardzo, bardzo i na koncercie również. Jeżeli ja wiem, jeżeli on mi nie może przeszkadzać, on mnie musi motywować i jeżeli wiem, że dobrze wyglądam, ale w spektaklu, jeżeli jestem w tej postaci, rzeczywiście w danej postaci, no to jest 50% sukcesu. Jeżeli mam świetny kostium i tak samo na koncercie, jeżeli wiem, że moja suknia rzeczywiście, a wiem, że wszystkie są, nie suknia, one wszystkie są piękne, bo są szyte pode mnie, pod Grażynę Brodzińską, dla Grażyny Brodzińskiej po prostu. Stylu Grażyny Brodzińskiej. Pani prezentuje styl niezmienny, wspaniały i jeśli ktoś mówi Grażyna Brodzińska, to już widać pewne, określone cechy. I pyta się o suknie najpierw. Jakie będą suknie? Jeżeli jest propozycja jakiegoś koncertu, to jakie będą suknie? Już repertuar, a ja się tak staram naprawdę. Ciągle przygotowuję coś nowego z repertuaru, żeby nie było tylko... Ale ja nie jestem zazdrosna. Dobrze, cieszę się, że one się podobają. Przez chwilę o wizerunku, bo ten wizerunek dla artysty jest bardzo ważny. Także właśnie ten wizerunek sceniczny. Czy miała kiedyś Pani taką pokusę, aby odejść od klasyki, aby zmienić styl Grażyny Brodzińskiej? No był taki moment, kiedy sobie rozpuściłam, bo ja zawsze mam koczek, gładko uczesana, klasycznie. A włosy piękne, długie. Tak, a włosy dzisiaj mam długie. Dzisiaj koński ogon. A włosy mam długie, tak. Dzisiaj koński ogon. Ale tak sobie pomyślałam, a rozpuszczę włosy i nawet przerzuciłam na jeden bok, rozpuściłam. I później były głosy z widowni, że to nie jestem ja, że niech ja została już przy tym koczku, przy tej klasyce. Że to jest inna Grażyna Brodzińska. Ja mówię, no dobrze, ale no właśnie inna, no to dobrze chyba, że inna. Trzeba się troszeczkę zmienić. Nie, publiczność chce klasyki. Chce przyzwyczaili się. Publiczność chce klasycznej Grażyny Brodzińskiej. No właśnie, bo klasyka jest wieczna i to może dobrze. Nieprzemijalna. To może dobrze. To może zostanie, to może ja zostanę rzeczywiście przy tej klasyce, żeby jak najdłużej żyć i tworzyć i dawać ludziom radość, bo publiczność też mi daje wiele serdeczności, sympatii. A czy Pani czegoś wymaga od publiczności?
Bo skoro publiczność jest wymagająca, to moim zdaniem pani ma prawo także wymagać czegoś od publiczności, poza tym, żeby pilnie i cicho słuchała koncertu, tak jak uczyła pani publiczność słuchać swoich rodziców. Tak, ja nie mam prawa wymagać niczego od publiczności, bo moja publiczność jest tak karna i tak naprawdę cudownie się zachowuje i zawsze jest cisza i czuję publiczność, że oni mnie słuchają, patrzą i przekazują te dobre fluidy, bo dobrze mi się śpiewa, dobrze mi się gra, to znaczy, że jakoś tak pracujemy razem. No nieraz siedzą panie w pierwszym rzędzie z lornetkami, to się też zdarza, ale ja wiem, że to nie z jakiejś tam... Chcą się po prostu przyjrzeć. Po prostu się przyjrzeć, tak. Ile ma zmarszczek? Czy doszły jakieś? Dlaczego tak cudownie wygląda? Lata mijają, nie powinniśmy rozmawiać o latach, ale jest pani obecna na scenie poprzez dekady i siłą rzeczy gdzieś to wszystko człowiek przelicza. I myślę sobie tak, mój Boże, ta kobieta się kompletnie nie zmienia. I taka jest prawda. I teraz chciałabym o tym z panią porozmawiać, jak pani o siebie dba. Placido Domingo, wiem, że bliski pani. Mój ukochany, zawsze uwielbiałam Placido. Przepraszam, że przerywam, ale ja go uwielbiałam. Ja liczyłam na tę reakcję. Był cudowny. Przepiękny głos, przepiękna barwa głosu, aktorsko wspaniały, taki men, taki ten głos. No. I ja nawet włączyłam do swojego repertuaru, usłyszawszy jego płytę z piosenkami w ogóle, to myślę, jak on śpiewa La Vie en Rose, jeżeli on śpiewa Tango Jalousie, Besame Mucho, tak cudownie, to żeby być bliżej Dominga, to ja włączę do swojego repertuaru i również śpiewam te piosenki. Placido Domingo mówił tak, śpiewam tylko 5-6 razy w miesiącu, jeżeli chcę dać z siebie wszystko, nie mogę śpiewać za często. Taka jest moja odpowiedzialność przed publicznością, która stoi całą noc w kolejce do kasy, żeby usłyszeć mnie. No tak, on ma rację, bo my musimy dbać o nasze struny, bo one nam się odpłacą, odwdzięczą tym samym. Też będą o nas dbały i nie będziemy mieć problemów z głosem. Nie ma sensu śpiewać tak dużo, tak często i za wszelką cenę. Pieniążki są bardzo ważne, bo z tego żyjemy, ale nie najważniejsze. No. Musimy mieć radość chodzi z tego, także co robimy. O kondycję. Chodzi także o kondycję tak. Całego instrumentu. Jak pani dba o tę kondycję? Ćwiczę. Sama ćwiczę. No, kiedyś byłam na siłowni, no bo chciałam tak spróbować mieć własnego trenera, no bo tak się wszędzie słyszy, że gwiazdy mają własnego trenera. Personalnego. Personal, tak. No więc pomyślałam sobie, to ja spróbuję. No, trzeba spróbować w życiu wszystkiego, bo jest jedno życie mam. No więc 3 razy w tygodniu, trener, który był bardzo ambitny, ja też bardzo ambitna i on mnie tak chciał wydusić wszystko ze mnie, no może przesadził troszeczkę, bo po 3 to już padłam i powiedziałam dziękuję bardzo już za siłownię i sobie sama ćwiczę, codziennie staram się ćwiczyć, te 20 minut, pół godziny rzeczywiście bardzo dobrze się czuję, oczywiście ilekroć wyjeżdżam na wakacje, to pływam i żeby sobie to nadrobić i na zapas pływam. Bo tak w ciągu roku to się też troszeczkę boję, na przykład jesień, zima, to... Żeby się nie przeziębić, żeby się żeby się nie przeziębić. A poza tym, moje drogie panie, raz w miesiącu kosmetyczka, żeby te buzie nawilżyć skórę, żeby ją odżywić. Systematyczność we wszystkim i naprawdę to będzie to, co jest dla nas najważniejsze. No i ta scena, no jednak ja na scenie bardzo dużo ćwiczę, bo pracuję umysłowo i fizycznie i całe ciało pracuje i głowa pracuje, więc naprawdę cudownie, że mam taki zawód. Wszystko wymaga ogromnej pracy, jeśli chcemy cieszyć się tą dobrą kondycją, a ponieważ mamy żyć do setki albo i dłużej, tak. To musimy musimy dbać o tę kondycję. Tak, dobrze, że to się wszystko przesunęło. Tak, bardzo dobrze. Ma pani wspaniałą miłość publiczności i w ogóle jest pani obdarzona miłością w życiu, bo można powiedzieć, że pani życie prywatne z aktorem Damianem Damięckim jest z cyklu Taka miłość się nie zdarza. Że tyle lat z jednym mężczyzną, czyli jestem bardzo nudna. Nie, że tyle lat z jednym mężczyzną, żadnych kochanków, naprawdę to
A mąż nie jest zazdrosny. Artystką. Mąż nie jest zazdrosny na przykład o szaloną publiczność, o szalonych fanów, którzy obrzucają panią kwiatami. Nie, on się cieszy, on jest szczęśliwy, że mam tylu fanów, bo mam bardzo dużo młodych też fanów. Nie tylu, ja dostaję maile od młodych fanów przede wszystkim, od 14-latków, 16, 18. 20 naprawdę, z prośbą o zdjęcie, o wpis. No więc to dla mnie jest ogromny sukces, że zdobyłam również młodą widownię. Spotykamy się w takim czasie świąteczno-noworocznym. Dla artystów sceny operetkowej, sceny muzycznej to jest szalenie pracowity czas. Tak. Co jest dla pani najważniejsze w takim momencie? W okresie świątecznym nie pracuję. Przed świętami i tuż po świętach i oczywiście w okresie samych świąt, no bo to absolutnie nie, bo to jest ten czas, kiedy jest czas dla rodziny, dla nas. Przepraszam Państwa wszystkich, ale to myślę, że dla publiczności myślę, że też. No i później właśnie najbardziej pracowity jest styczeń czy luty, bo to jest okres karnawału, wtedy kiedy Państwo odpoczywacie. Po świętach i po Sylwestrze, to my się musimy zmobilizować i śpiewać dla Państwa, grać dla Państwa. Wtedy chodzicie Państwo oczywiście do teatru, na koncerty, a my się z tego bardzo cieszymy, że przychodzicie do nas. Zostały stworzone dla Pani widowiska multimedialne, specjalnie dla Grażyny Brodzińskiej. Muzyczna Aleja Gwiazd, The Best of Broadway, Nie zapomnij mnie, Magiczny tak. Hollywood. Śpiewaj i tańczy. To są te formy bliższe musicalowi. O czym Pani marzy w tej dziedzinie? Co by Pani chciała zaśpiewać? Co z tej branży musicalowej jest dla Pani najcenniejsze? Na pewno musical klasyczny. I w takich też zagrałam. My Fair Lady, 42nd Street, 42 ulica, czy ostatnio Hello Dolly, co było ogromnym wyzwaniem dla mnie. I nieosiągalną rolą po Barbrze Streisand, bo mi się wydawało, że ona jest, że po niej już nie można. I to jest tak cudowna rola aktorska, właśnie aktorska. Jest oczywiście śpiewanie, też trzeba śpiewać dobrze, muzykalowo, ale aktorska. No i udało się, jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i może dlatego tak często mówię o tej roli. A czy myśli Pani o kolejnej płycie? Bo mówi Pani, że różnorodność w tym repertuarze jest dla Pani bardzo ważna. To jest też wyzwanie dla artysty, to jest też odwaga zmierzenia się z nowym repertuarem. Kiedy jakaś nowa płyta? No tak, no myślimy, ale ja nie wiem, czy ja mogę zdradzać, bo to nie będzie niespodzianka. Oczywiście myślimy w tym nowym roku właśnie o nowej płycie i będzie to zupełnie coś innego też. Ale wszystko śpiewam swoim głosem oczywiście, nie zmieniam głosu, ale będę miała miłych gości, wspaniałych, bo nie chcę, żeby to była tylko moja płyta. Chcę pokazać też młodych, wspaniałych, utalentowanych i te piękne głosy. Czego życzyć Pani w tym nowym roku? Nie wiem, czy banalnie może, że zdrowia i ja przede wszystkim Państwu życzę, żeby ten nowy rok przyniósł dużo radości, miłości, szczęścia, zdrowia właśnie. Bo jak będzie zdrowie właściwie, to wszystko się ułoży, prawda? No i żeby ten czas nie pędził tak strasznie, żeby jakoś go tak troszeczkę zwolnić, no ale ponieważ to się nie da, więc uśmiechajmy się i bądźmy dla siebie serdeczni. No i wszystkiego, co najlepszego i najpiękniejsze w tym nowym roku. Nie tylko w tym nowym, ale na wszystkie lata. Bardzo Pani dziękuję za te życzenia. Dużo zdrowia wobec tego dla Pani także, a także szczęścia w tym nadchodzącym nowym roku. Szczęścia w każdym pojęciu, jakie można sobie wyobrazić. To są tak piękne życzenia, że nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Do zobaczenia. Do zobaczenia.